Kajmil! Zardzewiała i zarośnięta pnączami. Może jest inne wejście. Hej! Słyszysz mnie? Kajmil? Kajmil! Jesteś tam? Ciszej. O bogowie, aleście mnie! Ciszej, mówię. Ta mgła nie jest naturalna. Może być, że coś się w niej ukrywa. Mglaki, błędniki. Nie chcesz, żeby tu przyszły. Mglaki? Melitele, święta matko. Na co mi to było? No właśnie. Co tu robisz? Widzicie, pomyśleliśmy z Kajmirem. Tyle lat dworek stoi pusty, tyle dobra się marnuje. Aha, jesteś złodziejem. Złodziej żywych okrada, a trupom co szkodzi? Kajmir poszedł drzwi otwierać, ja stanąłem na czatach. Nagle słyszę, lampa trzasła i cisza. Wołam go, ale... Co to było? Ten mglak, o którym mówiliście? Nie. O, kamieńce! Sprawdzę, co to było i poszukam twojego wspólnika. Ja nie mam czasu czekać, zmywam się z to. Spora ta posiadłość. Jak ja znajdę te róże w takiej mgle? Ktoś nadal regularnie pielęgnuje kwiaty, ale nie ma tu fioletowej róży. Świeży nawóz. Świeży nawóz. Woda jest lodowata, jakby piła z górskiego strumienia. Wytarta. Ktoś tu często przesiadywał. Grób? W takim miejscu? Co robisz w tym miejscu? Lepiej zmykaj, zanim coś ci się stanie. Drewno zdążyło już zbutwieć. Ule. Zadbane, ale co do jednego wymarłe. Ani śladu fioletowej róży. Może gdzieś na tyłach. Stłuczona lampa i zadeptana ziemia. Ktoś tędy coś ciągnął. Ciało? Ciągnięto tędy rannego człowieka. Ślady podkutych butów prowadzą z tylnej części ogrodu.
Lepiej stąd zwiewaj, mały. Tutaj nie jest... Co to za dźwięk? Jakby kopanie. Mogiły, bez nagrobków, jedna koło drugiej jakby w grządkach. Witaj. Słyszysz mnie? Złodziej zmasakrowany. Kim jesteś? Thank you.
do cholery było? Brak oczu, nozdrzy, zdeformowane narządy. Zaraza, to coś nie miało nawet prawa żyć. Cóż, filozofowie nadal spierają się, co to znaczy żyć. Normalnie byłbym zaskoczony, ale nie po tym, co właśnie widziałem. Kim jesteście? Z pewnością nie zwierzętami. Myśl o nas jako o przyjaciołach domu. A co powiecie o nim? To wasz znajomy? Nazywaliśmy go Klucznikiem. Nie przypomina żadnego znanego mi stworzenia. Skąd się tu wziął? Z bardzo daleka. Został wyzwany, by chronić dom i panią Iris. Dbał o ogród, zajmował się nieproszonymi gośćmi. Z bardzo daleka? To znaczy skąd? Nazwa tamtego miejsca nic ci nie powie. Po co to przedstawienie z udawaniem zwierząt? Nie mogliście mnie ostrzec? Nie. Jesteśmy zobowiązani do zachowania dyskrecji. To po co w ogóle ze mną rozmawiacie? Cóż, rzadko mamy okazję pomówić z człowiekiem. I jesteśmy ciekawi, co cię do nas sprowadza. Trochę więcej konkretów poproszę. Później. Znacie człowieka, do którego należy to miejsce? Olgierda von Everetz? Znamy. Gdy odszedł, zostawił majątek swojej żonie. Świetnie. W takim razie, czy zastałem panią von Everetz? Możecie mnie zaanonsować? Czego od niej chcesz? Przyszedłem po fioletową różę, którą Olgierd podarował Iris, nim wyjechał. Iris jest w środku, w sypialni na piętrze. Weź jego klucz. Otwiera tylne drzwi domu. W takim razie pójdę się przywitać. Więc jak się mam do was zwracać? Tak jak teraz. Wolimy zachować nasze imiona dla siebie.
Co do jasnej. Trzeba uważać. Pożaru. Ciekawe.
zabierz sobie. Sypialnia. Tu miała być Iris. To musi być ona. Zaraza. Chciałeś ją zobaczyć. Oto jest. Człowiek powinien ważyć słowa, gdy wypowiada życzenie. Łatwiej uniknąć rozczarowań. To jakieś żarty? Czemu od razu nie powiedzieliście, że nie żyje? Nie pytałeś. A dlaczego nikt jej nie pochował? My nie potrafimy. A klucznikowi jeszcze za życia kazała trzymać się z dala od siebie. Jej duch jest niespokojny, gniewny. Atakuje intruzów. Wiecie czemu? Pani von Everetz ma za sobą ciężkie przeżycia. Odwykła od gości, nie przepada za ludźmi. Nie słyszy nas. W jaki sposób umarła? Nie widzę ran ani śladów walki. Serce jej pękło. Znaczy co? Zawał? Nie, po prostu pękło. Ciężko mi w to uwierzyć. A jednak tak właśnie było. Któregoś dnia Iris zamknęła drzwi frontowe na klucz. Położyła się tu i umarła ze smutku i samotności. Wychodzi na to, że muszę porozmawiać z duchem Iris. Nie jest łatwo dotrzeć do naszej pani. Przepełnia ją złość i gorycz. Mam swoje sposoby. Żeby nawiązać kontakt z Iris, muszę wpierw pochować jej ciało. Ale cmentarzysko klucznika nie wydaje mi się odpowiednim miejscem. Za dużo tam krwi, strachu. Lubiła spędzać czas w ogrodzie przed domem. Więc może tam. Czekaj. Weź ten klucz. Otwiera drzwi frontowe. Dobry piesek.